Boleść szósta. Zdjęcie z krzyża. Maryja przez całą drogę krzyżową tak bardzo pragnęła być przy Jezusie. Teraz w końcu może dotknąć umęczonego ciała swojego Syna. Jednak jest ono inne niż to, które dotychczas znała. Jego ducha już tu nie ma. W tym momencie szalejący tłum już odpuścił. Pozostaje cisza i szok, ponieważ jeszcze kilka dni temu nikt nie napisałby takiego scenariusza. Jak oddać, zostawić, pozwolić odejść temu, co się kochało, czego się pragnęło? Czy wstanie dla mnie świt? Czy ujrzę światło? Czy jeszcze kiedyś się uśmiechnę? Stratę trzeba przeżyć, dać sobie czas, by przygotować się na pochowanie dotychczasowego życia. Nie można jednak zatrzymać się na zawsze na tej stacji żałoby i rozpaczy. Wokół są ludzie, którzy dalej potrzebują Matki Bożej, dalej potrzebują mnie. Wiara jest tą siłą, która nieraz ocali życie, a nieraz pomoże przetrwać śmierć. Tak jak Maryja, szukajmy w wierze siły, by nasze spojrzenie sięgało dalej i głębiej niż śmierć i to, co doczesne.